Dzień dobry Państwu, to ja, Kononowicz Krzysztof. Chciałem powiedzieć o narodowościach Podlasian. Białystok, Suwałki, to są po mojemu bandyci. Mordercy, krwiopijcy. Rękę człowiek człowiekowi nie poda. Żeby najmniejsze łyżeczka wody, to by utopili mnie, a zwłaszcza mnie. Niedawno byłem pobity i znowu pobity. Zgłoszone na policji. Policja prowadzi dochodzenie. To wszystko przez mopsik. Podlasian się dzieje. Podlasianie to naród bandycki morderczy. Nie są ludzie dla mnie. Najszczerszy ludzie są warmianie. Warmia. Tam człowiek dla człowieka zębów nie wybija. Nie okradają. Nie ma złodziejów, bandytów. Tam są ludzie uczciwi. Tam człowiek jak biedny, a bogatszy człowiek idzie i pomaga. Rolnik rolnikowi pomaga. Na Warmii. A tu człowiek człowieka topi. Sam na własne uszy słyszałem, jak kobiety przywołują Pana Jezusa i mężczyźni podlasianie, a później wychodzą kobiety i pleszczą. Ty Krysiu, jak tam Jola? A dobrze, o cholera, jeszcze nie zdechła? Nie, a ja będę modliła się, żeby ona zdechła. Tak to robią podlasianie. Tak to robią podlasianie białostoczanki. Tak to oni robią. Kochani moi, myślałem, że jak tu przyjadę na Podlasie, to jest naród inny. A pan gdzie się wybrał? Na swoje panny dzisiaj? Za wcześnie. Pan wczoraj się umówił, a nie dzisiaj. Ja idę sobie. Mam. Wszystkie ludzie mnie kochają. Oni po prostu chcą, żebym mnie przychodził i witał się z nimi. O. Ja tu kiedyś, bo jak byłem młodszy, to nawet grałem. No już pan spoczniesz na drogę, co? Odpocznij pan sobie. Porozmawiamy jeszcze. Panie Wojciechu S. Ja... My nagrywaliśmy i proszę, żeby ludzie, żeby zrozumieli, że ja ogółem troszczę się trochę o Krzysztofa Kononowicza i po prostu ja ogółem podałem numer konta swój, prywatny i po prostu ja jego już tyle czasu otrzymuję przez opiekę i pomagam i nie kupuję sobie. On zawsze ze mną je. I chyba nie żałujesz. Chyba, a jak nie, to wygoń mnie. Odpowiadam, panie Wojciechu, na pana pytanie. Te mieszkanie jest twoje i moje. W domu leży testament opisany na ciebie. Dwa samochody, Lublin i Asterka, którą ty wybrałeś, którą pokochałeś. To jest twoja. Do śmierci. Ja tylko, że kierowcą. Ale jak zdobędę pieniądze, przysięgam na Boga Wszechmogącego, Pana Jezusa, wyprawi ciebie na prawo jazdy. Pokryję koszty. Sam zapłacę. Tu ja, słyszy... Ja wolę rowerem jeździć. Tu słyszy... Świadek jest. Jeżeli nie wyślę na prawo jazdy, niech mnie Bóg skaże. Ja nie chcę te prawo jazdy. Po co mi te prawo jazdy? A żeby jeździł samochodem.
Kobiety wszystkie będą mnie podrywać. Bardzo dobrze. Siądziesz w łazarkę, pojedziesz sobie do swojej dziewczyny. A ja będę w domku, będę robić, sprzątać. Bo ja już jestem stary dziadek. Nie dożyłem się swojej potomstwa, ale moje potomstwo tam. Dużo mam potomstwa. To nie dziwne, jak ty może w obligacji, sobie ten robisz dobrze, to do kibla i leci to. Nie wiem. Nie chodzi o to, panie Wojciechu, ale chodzi o coś inne. Moje potomstwo leży tam. Dużo dzieci tam są. Idziesz to rodzina, a nie dzieci. Tam i rodzina, i dzieci moje. Jak tylko wchodzisz, pierwsze po prawej stronie widać dzieci. To moje dzieci ukochane. Ja byłem na cmentarzu. To nie twoje dzieci. Najmilsze. Bo ty nie robiłeś. Po prostu tak wyszło, że umarł i... Pan Jezus powiedział co do wszystkich? Otwórzmy serca. Otwórzmy drzwi. Dla wszystkich. Czy tak to powinien sąsiad dla sąsiada robić? Stawiać płoty jakieś? Nie chcę przezywać już jego. Nie chcę inaczej mówić, ale to tylko robi jak w filmie. Jak w filmie Kargul. Tylko do filmu ten człowiek się nadaje. Akuratnie gra film. Sami swoi. Ale gdzie tu sami swoi? Nie ma samych swoich. Tu są cudze. Tu są ludzie niepotrzebni. O nazwisku Kononowicz. Tylko o innych nazwiskach. Ważne. Tak. Może, kochani podlesianie, wam się to się nie będzie podobać. Młodzieży i osobom starszym. Ale tu, na Podlasiu, naród jest mieszany. Groch z kapustą. A groch z kapustą się nie je, bo się nie zje. Albo groch trzeba ugotować, albo kapustę. Wtedy zje się. Tak samo i to. Wyciągnąłem do bandytów, złodziejów, rękę. Sam rękę podałem, tak jak Pan Jezus mówi. A mnie okradli, pobili i tak dalej. A teraz mam jeszcze wybity ząb. Wyrwany masz ząb, a nie wybity. Było pogotowie, była policja, stwierdzili. Mam na piśmie to wszystko. W przyszłości będzie wiadomość głośna. Bo ja tu na Podlasiu na pewno rzecz nie będę. Bo tylko jeden Bóg, przyjaciel mnie został. Raczej trzy przyjaciele. Jeden przyjaciel i dwie przyjaciółki. Moje najkochańsze. Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, która króluje po wszechczasy świata. Ona. Ona mnie wspomaga. A Bóg, Syn Matki Boskiej, Pan Jezus inaczej, daje mi rozum, mądrość i siłę. Przyszli bandyci, chcieli zabić mnie młotkiem, a sędzina wydała wyroki małe. Ale złożyłem apelację. Nie ja, ale mój adwokat. Do sądu apelacyjnego. Wyższego. Ja nie podaruję nikomu. Bo Pan Jezus powiedział tak. Nie wolno podnosić rękę w
używać narzędzia niebezpiecznego.